Witajcie, z tej strony znowu Starkey. To dalej jest Gothic Remake, wersja testowa. I zanim pójdziemy dalej, muszę wam pokazać, jaki fajny jest po prostu glosariusz. Na przykładzie tego przeczytam wam wpisy, na przykład na temat Diego. Możecie sami go przeczytać, ale no, chcę być miły. No więc cóż, Diego równie dobrze włada mieczem, ciętym językiem. Pozwoliło mu to zdobyć respekt reszty żołnierzy ze starego obozu oraz jego czeladników. Ilu z nich jeszcze żyje? Zapamiętać, muszę to sprawdzić dla własnego dobra. Skąd pochodzi? Jakie przestępstwo popełnił? Muszę się tego dowiedzieć. To jasne, że nie pasuje do tego miejsca. Są też notatki o innych. No ale... mi się podoba. Jak widać, nie pokonałem go jeszcze. Język mocny, ale mi się to podoba. No i tym razem właśnie próbujemy na padzie. Prawa gałka, dobra. X to parowanie. Dobra. A uderzanie pewnie już powinienem wiedzieć co i jak. Pewnie tak jak ta. Dobra. Miałem trochę obniżyć też grafikę dla bezpieczeństwa, żeby na pewno nie było żadnych spadków, ale... dobra. Spokojniej podchodzić do walki. Dobra, tylko nie wiem teraz jak się robi odskoki. No niestety, odsunęłem się. Walka jak nic jest jeszcze dla mnie wyzwaniem. Dobra, już umiem odskakiwać, tylko... no, musisz to umieć wytimingować. I skupcie się bardziej na odbijaniu jego ataków. Nie, tu znowu przegram pewnie. No. Ataków od góry w ogóle mi nie chce będzie parować. Dobra. Mam nadzieję, że wybrałem opcję kontynuuj. No, z tym się zgadzam. Dobra. I jeszcze dopóki pamiętam, to grafikę... zmniejszamy trochę do wysokiej. Rozumiecie, chcę mieć po prostu pewność, że... no nie będzie na pewno żadnych lagów. Mam niewielkie stato na jakości, nie powinna być aż taka zła. Dobra, już to znam. No. Dobra. Dobra. Jeszcze nie rozumiem systemu walki, ale już widzę, że silne ciosy najlepiej wprowadzać dopiero po tym, jak się sparuje przeciwnika. Dobra. Dobra, czyli ciosy od góry co najwyżej można chyba blokować. Nie wiem, czy można odbić. O, można. No. To było dziwne. A,
czy już po wprowadzeniu ataku nie mogę zmienić kierunku, dobra? Niestety, muszę być trochę szybszy. Ale jak na zwykłego młodzika, to nawet sobie radzę. Dobra, a czyli jeśli chcesz się parować, to trzeba wymierzyć idealnie, bo inaczej dostaję obrażenia. Tak. Dobra, to ja może nie będę się bawił aż tak w parowanie. Nie. Dobra. Dostaniecie cięcie, dopóki go nie pokonam, bo to nie ma sensu, żebym tak się męczył ciągle na tym. Więc wracamy za chwilę. Udało się. Okej. Okej. To jest decyzje moralne. Nie no, dobra. Na się będziemy grzeczni, Bezi. Wiesz co, walka naprawdę tu wyzwaniem. Podoba mi się. I'm here to retrieve the pendant you stole from Caden. That's all. What's so funny? Do you really believe that son of a bitch's story? A pendant we stole from Caden. Look, boy, he sold you a pup. Wait, what? You mean there's no pendant? Yes, of course. Although it's not really a pendant. It's rather the key to our business. That's why Beric always kept it hidden. I need it back. Do you know where he used to keep it? Oh, shit. I killed him before I asked. In any case, Beric had a very bad memory and used to lose goods before forgetting where he'd temporarily stored them. That's why he wrote everything down in his logbook. It's probably still on his corpse. You can keep it, man. It's all yours. I'm only interested in getting out of this one alive and forgetting all about Caden and his business. I'm done. Dobra, nie będziemy o to pytać. Niech będzie już to. You're losing a lot of blood, man. You should tend that wound. Yeah. You're right. I'll go to the river to clean it. However, I don't think I can survive without any medication or painkiller. But I don't have the strength or energy to look for it. All right. I'll see what I can do. I know I'm not in a position to ask you any favor, but if you help me, I'll be able to escape to the new camp where Caden won't find me. Well, proszę, nowy obóz. I'll be able to return the favor. All right, I'll take care of it. I'll wait for you on the riverbank. And please don't be late. I need those medicines fast, or I don't think I'll get out of it. No jak na razie już nieźle. Czuję naprawdę spory potencjał, tylko zobaczmy co my tu mamy. Dziennik i klucz. Dobra. No, teraz już mamy ekwipunku. Dobra, nieważne. Mhm. Jakieś schody i znak. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale powiem wam szczerze, gra jest wyzwaniem większym niż bym się spodziewał. Chyba, że to... Tutaj? Nie. Niestety to nie tu. Obawiam się, że może to być większe wyzwanie niż myślałem. A
Ale dziwne, że nie można przeczytać. No ale dobra. W takim wypadku muszę poszukać w sumie czegokolwiek, co mi podpowie co i jak. Chociaż jest nie. Tutaj są jakieś bestie. A ja mam końcówkę życia i nie umiem walczyć. Tak więc robimy najważniejszą rzecz. Gra zapisana. Nie ma tego klimaciku, ale dobra. Jeśli mam ocenić grę. No. Jeden nieostrożny ruch i po mnie, ale to ścierwojad. Dobra, wiecie co, może nawet lepiej będzie, jeśli później tu przyjdę. Przynajmniej wiem, że nie trzeba się aż tak bać, bo ścierwojady to ścierwojady, rozumiecie. Tylko niestety to nie to samo już, jak nie miałem tych swoich odgłosów starych. Dobra. Ale mam borówkę przynajmniej. A no to nie jest od zapisu. No niestety, ale wiecie co, no kosztem borówki to moim zdaniem warto. Czyli opcjonalne, żeby znaleźć wisiorek. Wiecie co, nie, no jeśli to jest opcjonalne, to ja oczywiście to wykonam, bo co, kim bym był, gdybym nie robił wszystkiego, co się da. Ale najpierw muszę przeszukać po prostu wszystkie miejsca ze schodami i inne takie. I poubijać chrząszcze. Bo chrząszcze to doświadczenie i owadzie mięso, które można chyba gdzieś wykorzystać. Wątpię, że to było gdzieś tutaj, chociaż miały być schody i miało być oznaczenie, więc no wiecie, ja się spodziewam wszystkiego. Może to tutaj? A. Chyba nie wiem, co tutaj się stało, ale prawdopodobnie to jakaś skrytka, z której ukradłem piwo. Tak więc niestety to nie jest to. Ale idziemy dalej, może coś innego znajdę. Co ciekawe, jest prawie niepilnowane, więc no zmysł zbieracza się cieszy. No i tutaj chyba ta umiejętność się przyda? Nie, dalej trochę za wysoko. Chciałem w sumie za nisko. Dobra, mniejsza o to. A tutaj mam coś? No niestety nie. Takie trochę chamskie odgrodzenie. Ale nie dziwię się, prawdopodobnie jeszcze nie zaimplementowano systemu błyskawic od bariery. O, ale tutaj coś było. Tylko moneta. Ale dobra, nie ma co narzekać. Dobre i to. I teraz się zabiję od wypadku. Nie ten przycisk, dobra, zapisujemy. I odnośnie do tego, co było w poprzednim odcinku, powiem szczerze, no niestety trochę czasu minęło. To jest trochę mam na myśli na tyle, że już czytałem komentarz bodajże Bliza. No i powiem wprost, rozumiem, że może być trochę sceptyczny, ale w moim przypadku to akurat ja się tym nie przejmuję, tak. Czuję, że to może być dobra gra. Owszem, no trochę nie czuć tego, co w oryginalnych gotikach, ale nie jest jakiś wielki kłopot, jeśli po prostu pokładać wiarę w, no, w Nordików. Jest to nie ten przycisk. Dobra. O, chyba wiem, gdzie to może być. Dobra. Albo nic bądź, nie idziemy do ścierwojadów. Najpierw chcę nową broń, potem polujemy na ścierwojady. W sumie z killofem też na nie nie polowałem, więc tak trochę to jest dla mnie logiczne, że no najpierw trzeba nową broń pozyskać, zanim będzie można bić ścierwojada.
Dobra. I wiecie co, chyba wygrał nawet na wysokich. Co to jest? O, gotowanie. Mhm. Dobra, zobaczmy, czy cokolwiek Bez już umie gotować. Czy jest taką ciapą jak zazwyczaj, że musi się wszystkiego naumieć. Te ciapa. Co to jest jakieś? Pewnie kryptoszczur. Okej. Takie ma rzeczy, trzeba się podskradać. O, bryłka rudy. Pochodnia. Bliżej tych bestii nie podchodzę. Dobra, Bezi, biegnij. A, chwila. Oczywiście chrząszcze trzeba zmiażdżyć. Darmowe doświadczenie. Plus, tutaj akurat mogę wam zdradzić, widziałem achievementa za chyba tam zmiażdżenie iluś tam chrząszczy. Chociaż ten achievement akurat w moim przypadku nic nie zmienia, bo jest tak zawsze, na każdego chrząszcza pojedynczego polowałem. Dobra. Serio, to nie tutaj? Gdzie to może być? Chyba, że gdzieś z tej perspektywy? A ja myślałem, że to jest taka dobra skrytka. Dobra, nie. Gdzie jeszcze jakieś takie schody można znaleźć? Wiecie, no nie wiem, czy to będzie dla was interesujące, bo tutaj głównie będzie moja poplanina i ewentualnie trochę właśnie łażenia, bo... Wiem, że to jest demo, wiem, że to się nie przełoży na finalny produkt w moim wykonaniu. Ale... O. Właśnie muszę coś sprawdzić. Dobra, zadania poboczne. Mhm. Dobra, ekwipunek. Inne... nic. Klucze nie, magia nie, zaopatrzenie. A, nie wiem, może Diego coś będzie wiedział. Okej. Bryłka rudy. I wiecie co? Chyba jeszcze widzę jedną rzecz, którą bym musiał zrobić. Aha, gammy się bardziej nie da zmniejszyć. No niestety. To te... trochę zacwierkowe dla mnie. Okej, dobra, to było oczywiste. Mamy wielki znak. This big golden belly sign. Where have I seen this before? Bingo. Czyli to jest znak Beliara. Okej, dobra, mam potwierdzenie przynajmniej, co to jest. Wisiorek? Uuu, Kilof! I notatko o skrytce? Dobra, to już było, notatko o skrytce. Gdzie znajduje się ukryte miejsce? Mhm. To jest wszystko, co udało mi się ocalić przed ogniem. Zabierz to do skrytki. I nie pozwól zamoczyć książek. Przy okazji zostawiłem też tam też miecz, o którym ci wspominałem. Wiecie co, tą skrytkę może poszukamy, wcześniej czy później. Ale okej. Czyli obok jakiegoś spalonego miejsca, czy coś tego typu, wody. I w sumie podejrzewam, że może też być blisko tego gościa z mieczem wbitym. Aha. Można się chyba wspiąć. Dobra. To nawet nie będę czekał, po prostu się Bezi! No ale ja cię proszę. Nie, jak nic trochę przyjaskrawione.
Chociaż, no jak mówiłem, skrytki poszukam, może ktoś z was miał okazję grać, to napisze mi, czy wie, gdzie co jest. Wow. Chociaż może to być alternatywny sposób na zdobycie miecza. A jeśli jest to alternatywny sposób, co w moim mniemaniu jest on już bardzo interesujący. Dobra, więc dajcie chwilę, wołają mnie, zaraz wracamy. Dobra, wróciłem. Tak więc pierwsza sprawa oczywiście, żeby nie byłby degradalny na padzie, bo jakoś tak przyjemnie jest. Na druga? Nie mam pomysłu co i jak. Poszukam jeszcze tutaj gdzieś przy tym mieczu może. Nie pozwól zamoczyć książek. To może gdzieś tutaj. Nie wiem, wiecie, no, to jest właśnie mój problem, że ja najchętniej bym zwiedzał wszystko i wszędzie, no, ale z drugiej strony chcę też zobaczyć już jak to będzie tak porządnie, kiedy będę miał jakąś broń trochę lepszą, kiedy będę mógł polować na ścierwojady i rozumiecie, tak po prostu wczuć się już porządniej. No ale takie łażenie, zbieractwo, zwiedzanie to też mój styl, więc w sumie mam to robić pod siebie i pod to, żebyście ewentualnie obserwowali. I to robię to w ten sposób. O, pusta butelka, super. Nie wiem na co mnie to, ale aha. Czyżbym dotarł właśnie tam, gdzie myślę, że bym dotarł? Jeśli tak, to nieźle. Zaznaczyłem taki spory okrąg. I to może być ta sekretna skrytka? No wątpię, to pewnie jest zwykła skrzynia. O, esencja lecznicza. Dobra, wiecie co? Jak już mam esencję leczniczą, to kojarzy mi to może to jest ten lek, który potrzebuje tamten gościu, którego w sumie sam musiałem atakować. Ale jeszcze zanim coś, to muszę iść sprawdzić, czy moja teoria się potwierdzi. Tak, potwierdziła się. Tam już byłem? Nie no, musiałem tu pewnie być, ale wolę coś się upewnić. Nie. Byłem. Dobra. Tak więc lecimy. I tu zaraz będzie Diego. Może zobaczyć, czy da się z nim porozmawiać. Haven't you found the weapon yet? Hurry up, rookie. I can't wait here all morning. No. Super. Piesek mi zaczyna śpiewać. Ale powiem wam szczerze, Diego nie jest aż taki przyjazny i pomocny jak był. No tak się rozumiecie, no taki bardziej jest, nie wiem jak to najłatwiej określić, naturalny to może nie jest do końca to słowo, ale dobra, i tutaj gdzieś powinien być właśnie ten umierający gościu. Mam nadzieję, że ta esencja lecznicza wystarczy. Hey, you're back. I'm worse than I thought actually. Did you find anything useful? Aha. Czyli tylko borówki. I found a few blueberries. I don't know if there'll be enough. That's great. With this amount, I'm sure I'll recover soon. Thank you very much. Oh. Czyli, że borówki. Dobra, wiecie co, tego się nie spodziewałem, ale okej. Okay. Zrobiłem coś, czego się nie spodziewałem, że zrobię w ten sposób.
No niestety, borówki stracone. Więc nie ugotuję z nich zupy borówkowej. Ani jakiejś sekretnej mikstury plus 1000 do wszystkiego. Ale cóż, ta skrytka, jaka by nie była... Właśnie muszę zobaczyć. Na klucz. Wiecie co, nie, to naprawdę mi tak trochę... niepokoi, że... tak się poddaję z tym. Pewnie się będę chciał tego wykonać, ale... chcę miecz po prostu dostać, więc... Aha. Czyli to jest jasno powiedziane, że można już teraz zakończyć, albo można jeszcze ciągnąć. Wiecie co? W takim wypadku chyba jednym rozwiązaniem dla mnie sensownym będzie... szukać tego. Dobra. A w takiej też sytuacji, no... mogłem trochę bardziej pomyśleć o tym wszystkim. Dobra, zaraz wczytujemy. No ile tylko będzie normalny czas wczytania. Moment, gdzie ja jestem? Jestem tutaj. Dobra, w takim razie chyba nie trzeba się niczym przejmować. Chociaż ja będę bezpieczeństwa i tak... Aha, czyli gdzieś sobie tylko zapisz. Dobra, to ja dla bezpieczeństwa po pierwsze... Okej. Czyli to jest coś tego typu. Aha, ty chyba wytrzymałeś trochę podbija na jakiś czas. Jestem w pełni uzdrowiony, jak to po prostu wypiłem. Dobra. Szczerwady zawsze od lewa. Ten szczerwady jakoś się uparł na tą lewą stronę. Okej. Nie wiem, czy szczerwady zawsze po prostu w lewo atakują. Czy jak, ale... Okej. Okay. Już wiem, że ataków szczerwojada... O, w prawo. Dobra. Że szczerwady też są groźne tutaj. Aha, czyli atak szczerwojada jest dwuczęściowy, dobra. Nie no, nie wierzę, umieram. Na walce ze ścierwojadami. No niestety. Dobra, tak jak to wypiję. Żeby na pewno mieć pełne życie. Ale ścierwojady zostawię na kiedy indziej. Chociaż... nie no... Co to za gotyk, kiedy się ścierwojadów nie ubija? O nie. I kolejny. Dobra.
zrobiłem dwa ścierwojady. Dobra, jest standardowy sposób. Ucieknie od potwora, to on da sobie spokój. Ale tym razem będę ostrożniejszy. Ja się nie poddam, ja chcę ubić tego ścierwojada. Nie mówię o obu, ale chociaż o tym jednym. To dziwne, że z bronią można szybciej chodzić. No ale dobra, niech będzie i tak. Okej. Powiem szczerze, nie do końca złapałem system walki, ale... Dobra. Ale jestem z siebie dumny. Ścierwojad pokonany. Dziwne, że to jest wykrzyknik, skoro mu pomogłem. Chyba, że można coś jeszcze dla niego zrobić. Dobra, tutaj była ta bitwa między nami. No niestety. Szkoda, że nie dało się tego jakoś bardziej pokojowo rozwiązać. No ale cóż. I muszę przyznać, ten oponent, właśnie ten gościu. Czemu Bezi tutaj tak gadał? Co to jest to miejsce? Serio? Murówki, żebym nie zebrał? To co tu można wejść? Jest tu cokolwiek do zebrania? Aha. Kiepsko oskryptowane, ale ale widziałem, co tam było napisane, więc... No! Może nie tyle kiepsko skryptowane, co trudno w to trafić. Żeby móc C. No, znowu była opcja, ale mi... Chyba, że do rzeki. Jeśli do rzeki, to Jezu, będzie wstydziłbyś się. Dobra. No. Czemu najgorszy... A, jest. I znowu mknęło, nie no. Okej, czyli... Aha. No dobra, to naprawdę jest opcja. And this is where the elevator exploded. Aha. Nie wiem, co miał na celu, ale Alan mówił coś, że to jest chyba wejście do kolonii, to tutaj wybuchnął mi winda. Tak, wybuchnął mi winda. Brawo ja i moje wspaniałe gadanie. No ale dobra. Odcinek jest już wystarczająco długi. Więc na zakończenie bym jeszcze... A nie, to nie... Nie, dobra, tam na pewno nie mam iść, bo tam są wilki. Dobra, więc... Co będę dużo gadał? Oto Gothic. Odcinek drugi. Ja, nie będę ukrywał, jestem dalej podekscytowany grom. I dalej uważam, że... Właśnie THQ Nordic ma wielki potencjał. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Po prostu hej i tyle.